Do czerwca nie będzie podwyżek cen wody, zapewnia przewodniczący zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Marek Mielniczuk. Później o taryfikatorze zdecyduje już Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 4 grudnia Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji podjęło decyzję o tym, aby nie zmieniać taryf na 2018 rok. Decyzja ta będzie jednak obowiązywała jedynie do czerwca. 12 grudnia weszło nowe prawo, uchwalona ustawa nowa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. I rząd zdecydował o utworzeniu takiego gospodarstwa wodnego pod nazwą Wody Polskie, które przejmuje w tej chwili rolę takiego regulatora cen. I tą ustawą skrócona została nasza decyzja do czerwca. Już nowe taryfy po czerwcu to już ustali centralny organ, jakim są Wody Polskie, także my już wpływu na to nie będziemy mieć. Najważniejszą zmianą, która wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jest powołanie organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejmie wiele kompetencji przysługujących dotąd gminom. Jego zadaniem będzie m.in. opiniowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki, rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji a odbiorcami usług oraz wymierzanie kar pieniężnych. Zatem w czerwcu mogą nas czekać podwyżki.